Witamy Państwa w kolejnym odcinku Stalex Ligi. Po godzinach Stalex Liga wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj poznaliśmy już pierwszą z ekip, która awansowała do półfinału rozgrywek Stalex Ligi. Za chwilę poznamy kolejne. My jeszcze tego nie wiemy, ponieważ jesteśmy przed spotkaniem Rafmix Stalwit Świecie WSD Twoja Szkoła. Damian Jaszczerski, kokostudio.pl. Witam bardzo serdecznie. Pan Mirosław Jackiewicz, komisarz zawodów. Maciej Grecki. Maćku, witam. Przede wszystkim, Damian, gratulacje. Pokonaliście jednego z faworytów. No, dziękuję bardzo za gratulacje. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy w tym sezonie, czyli galę finałową. Oby tak dalej. Tak, przed tym dniem było wiadomo, że spotkają się dwie drużyny, które zawsze, jeżeli grają tutaj, są w gali finałowej. Dzisiaj jedna musiała odpaść, ale tak naprawdę mogliście to wykończyć w regulaminowym czasie gry, gdyby nie fenomenalny Wojciechowski w bramce. Dokładnie, byśmy sobie przysłowiowo pluli w brodę, gdybyśmy nie wygrali tego meczu, bo mieliśmy, tak uważam, że w tym meczu byliśmy drużyną lepszą. Mieliśmy więcej sytuacji, bodajże sam Marcin zużył dwa słupki. No najważniejsze, że w dobrym czasie wyszedł mu bardzo dobry strzał. Maciej, wracając do całej historii występów drużyny Unisława w tym sezonie Stalex Ligi, tak naprawdę wszystko było ok do momentu straty Kaczkowskiego. Później ta drużyna się nie pozbierała. No dokładnie tak. Dzisiejszy powrót Piotrka na boisko no nie był już tak fenomenalny jak jego cały sezon w naszej lidze. Widać jeszcze na pewno jakieś tutaj brzemię tej kontuzji, którą odniósł. Ja też zauważyłem, że zespół z Unisławia z każdym meczem, im dalej wkraczaliśmy tą fazę decydującą, jakby brakowało tej siły uderzenia tym młodym chłopakom. Na pewno nadmiar tych spotkań, w których biorą udział, odciska piętno na tych młodych organizmach, no i w końcu musiał ten gorszy dzień przejść. No, okazało się, że to dzisiaj no, nie wystarczyło na zespół kokostudio.pl. Panie Mirosławie, pierwszy Pana występ, możemy powiedzieć, w Stalex Lidze. Pierwsze spotkanie zobaczone. Jak Pan ocenia poziom Stalex Ligi, poziom tego spotkania? No i czy wszystko przebiegało zgodnie z planem, tak jak miało przebiegać? W tym celu zaprosiliście mnie Państwo, żeby reprezentować właściwie drużyny, które występują i gdyby były jakieś problemy i nieporozumienia, żeby po prostu zwracać na to uwagę i żeby mogli się od tego odnieść. Bardzo mi się podobał ten mecz. Mówiąc szczerze, no, nie kibicowałem żadnej ze stron. Patrzyłem na to, starałem się na to patrzeć zupełnie obiektywnie. Po części mogę przyznać rację koledze, który mówił, że byli drużyną lepszą, natomiast w końcówce meczu w prawidłowym czasie gry jeszcze mogliście stracić bramkę i to tak na dobrą sprawę mogło się zupełnie inaczej skończyć. W międzyczasie rozmawiałem tutaj z kolegami z Unisławia. Czterech z tych zawodników wczoraj grało w Mistrzostwach Polski Straży Ochotniczej, co też mogło się w pewnym sensie odbić na ich kondycji w dniu dzisiejszym. To od razu mogę też coś powiedzieć? U nas chłopacy tak samo wczoraj grali. Obydwu, Marcin Zużydło, Radek Zużydło i Wojtek Konwiński, Michał Konwiński i Muzykiewicz. Także myślę, że to porówno wyszło. Okej, o tym nie wiedziałem. Nie rozumiem. Damian, skąd pomysł na powrót Grzesia? Szczerze, po wczorajszym, jakoś tak po tym turnieju właśnie Ochotniczej Straży, no wiadomo, cały dzień chłopacy grali. Tak jakoś urodził się ten pomysł, bo wczoraj wieczorem graliśmy mecz Bydgoszczy. No i stwierdziliśmy, że jeżeli jest taka możliwość, oczywiście nie wiedzieliśmy tego, czy możemy go przetransferować. Myślę, że Grzesiek zrozumiał teraz, w której drużynie powinien grać, tak uważam, z którą drużyną może osiągnąć więcej w lidze. Maciej, jak ty oceniasz powrót Grzesia do Koko Studio? Myślę, że bardzo, bardzo dobry występ tutaj tego zawodnika, jeden z liderów tego zespołu. Zresztą myślę, że w tym zespole każdy mecz tworzy nowego bohatera, także tutaj nie można jasno określić, czy to jest zespół, nie wiem, Marcina Zużydły, czy nieobecnego dzisiaj Jankowskiego. Także no, to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik uzupełniający.
A propos transferów, warto też tutaj jeszcze powiedzieć o kolejnym transferze, który będzie miał najprawdopodobniej miejsce u nas w lidze, również z zespołu Ultimate Team. Zespół Rough Mixu najprawdopodobniej przetransferuje Irka Szczęsnego. No, to będzie ciekawie, będzie na pewno się działo. Panie Mirosławie, pierwszy raz no, spotkał się pan na Starek Lidze, no i akurat trafiło na debiut kobiety. Pani Pauliny, jak pan ocenia panią Paulinę? Powiem, że bardzo, znaczy z wielkim tutaj entuzjazmem będę jej kibicował, bo dziewczyna zachowuje się profesjonalnie. Od samego początku meczu, tak na dobrą sprawę, nie miałem wobec niej żadnych uwag. Reaguje na sytuacje zaistniałe na boisku błyskawicznie i jestem pełen podziwu dla jej wiedzy i na temat futsalu, bo nie wiem, jak ona się zachowuje na boisku dużym, ale jeśli chodzi o futsal, to uważam, że trafiliście pięknie w dziewczynę, która wie, co robić tutaj i jak sędziować. Damian, było trzeba kilka razy się tam ugryźć w język, jeżeli zobaczyłeś, że powiem tak, jest płeć piękna w tym kombinezonie? Ogólnie powiem tak, przede wszystkim to jest nasza bolączka, że my dużo dyskutujemy z sędziami i powiedzieliśmy sobie przed meczem, że jeżeli nie będziemy tego robić, to będzie dobrze i myślę, że tam może raz czy dwa razy mieliśmy tam jakieś pretensje, ale powstrzymaliśmy te nerwy. Jak wy to oceniacie, jak kobieta wam sędziuje spotkanie? Zwracacie na to uwagę? Jest tutaj jakiś... To znaczy szczerze? No, jest troszkę inaczej, jak kobieta jeszcze była przy naszych ławkach rezerwowych i tam chodzi kobieta i biega kobieta, a nie mężczyzna, tak? Więc tak sam jako facet, to myślę, że chłopacy zwracali uwagę. Rozumiem, że ciężko było się w pewnym momencie skupić na meczu. No, pozostawię to bez komentarza. Maciek, jak ty ocenisz? Na pewno, tak jak tutaj pan Mirek powiedział, bardzo dobry występ. Nie było tutaj, myślę, że nawet ziarenka jakiegoś stresu, tak, przed tym debiutem. Dobre, odpowiedzialne decyzje, żadnych kontrowersji, także tylko i wyłącznie ten debiut trzeba ocenić in plus. Damian, z kim chcecie zagrać? Kogo byś sobie wymarzył jako tego rywala w półfinale? Znaczy uważam tak, że do półfinałów awansują wszystkie drużyny, które były w czwórce. I z tej czwórki, no kogo nam los przyniesie, z tym będziemy grali. Ja osobiście, tu mówię tylko za siebie, nie za drużynę, ja osobiście chciałbym zagrać z Rough Mixem, bo z nimi zawsze są bardzo wyrównane pojedynki i ciekawe mecze. Maciek, jak ty myślisz, czy Rough Mix w tym wydaniu to jest dobra decyzja? To znaczy tutaj nieważne jakie pary będą zestawione, te mecze na pewno będą kapitalne. Z takich może niespodzianek, których myślę, że możemy być świadkiem, zobaczymy co tutaj nam parkiet przyniesie. Pojedynek pomiędzy Eurodrobiem a Wojownikiem. No myślę, że tutaj jest jeszcze jakaś szansa, żeby ta drużyna, która jest niżej rozstawiona, okazała się lepsza, powiedzmy, od tego Goliata. Panie Mirosławie, jeszcze wracając do tej pana funkcji, długo pan się tak naprawdę zastanawiał nad przyjęciem funkcji komisarza zawodów? Nie, mówiąc szczerze, to był jeden telefon, trzy zdania i wystarczyło na to, żebym tutaj przyjechał i popatrzył na to, jak wygląda. Chcę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba w ogóle sama organizacja. Jestem pod wrażeniem i poziomu tego meczu, który oglądałem, bo na razie obejrzałem jeden mecz, ale przede wszystkim poziomu organizacyjnego tego spotkania, za co mogę was podziwiać. Mam pewne porównanie. W 1984 roku stwarzałem Toruńską Ligę Szóstek Piłkarskich. Trochę czasu już od tego czasu minęło i mówiąc szczerze, jesteście tutaj pod tym względem dużo bardziej profesjonalni niż my, mimo tego, że u nas też no trochę, chyba w tej chwili 72 zespoły występują w Toruńskiej Lidze Szóstek. Gdyby tutaj na tej hali zgromadzić 72 zespoły, to ja myślę, że Tomek Keller miałby niezłe pole do popisu, jak tutaj poukładać te mecze. Jak pan to uważa? Jest ciężko tak naprawdę organizacyjnie przy dużej ilości drużyn poukładać te mecze? Nie, jeśli chodzi o Toruńską Ligę Szóstek, funkcjonuje na zasadzie kilku lig, nie ma turniei,
jest tylko ewentualnie puchar, w którym wystartowało w tym roku 54 zespoły. Także wówczas to był faktycznie jeden problem, kiedy trzeba było zebrać te zespoły na trzech halach. Akurat się zebrały, finały były później na jednej hali. Natomiast funkcjonuje w tej chwili 6 lig od pierwszej do szóstej. Te dwie szóste są powiększone, poszerzone, żeby po prostu 72 drużyny się zmieściły. Maciej? Ja też tutaj jeszcze chciałem może troszeczkę bardziej nakreślić tutaj rolę naszego obserwatora, gdyż pojawiały się takie głosy, że właśnie jest potrzebny tutaj taki obserwator z racji no, coraz większych kontrowersji na naszym parkiecie. No i chcielibyśmy też tutaj od pana jako tego najbardziej sprawiedliwego usłyszeć, czy ta pana obecność na naszych rozgrywkach związana jest bardziej z obserwacją pracy sędziów, czy bardziej może z samym zachowaniem zawodników i całego przebiegu tych całych spotkań? Okej, podzieliłem się tylko kilkoma uwagami na temat waszej organizacji, natomiast samo powołanie komisarza jest już kolejnym krokiem w przód, że chcecie jednak mieć kogoś, kto będzie z boku patrzył na to zupełnie nie angażując się po żadnej ze stron. Mimo tego, że nie znam zawodników, ale chciałbym ich reprezentować, wolałbym rozmawiać nie z zawodnikami, a z kierownikami drużyny czy z kapitanem i każda sytuacja na boisku jest zawsze możliwa do przedyskutowania później. Natomiast samo to, że zdecydowaliście się na powołanie komisarza, nie powiem, że świadczy to o jakiejś desperacji, bo to myślę, że daleki jestem od tego, natomiast mówię, jest to krok w przód, że chcielibyście uniknąć jakichś konfliktów, jakichś zadrażnień, jakichś problemów, które na boisku mogą występować. I widzę się w takiej roli, że będę reprezentował nie was organizatorów, nie sędziów, ani też do końca zawodników, ale jest to taka instytucja, do której można się zawsze zwrócić i odwołać. No to cóż panowie, za chwilę kolejne spotkanie. Maciej Wirocki, pan Mirosław Jackiewicz, Damian Jeszczerski, kokostudio.pl. Dziękujemy bardzo, no i zapraszamy na kolejne spotkania już we wtorek o godzinie 20:00 mecz SPX FTMD. Słucham? Zmiana godziny. Warto też jeszcze wspomnieć o tym, że właśnie po tym meczu pucharowym odbędzie się losowanie par półfinałowych, także też serdecznie zapraszamy. Będzie ono transmitowane na żywo jeszcze. Dokładnie. Tutaj my zapraszamy we wtorek na halę widowisko sportową siecią. Do zobaczenia.